Cześć, ja jestem Sarczy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Just Cause 3. Lecę właśnie wyzwolić ostatnią miejscówkę, zanim będziemy mogli się zabrać za kolejną misję fabularną, bo musimy dwie prowincje, jak pamiętacie, przejąć. I tutaj to jeszcze mi pozostało do zniszczenia. Proszę bardzo, wieża antenowa zniszczona od razu na starcie. Teraz tutaj wieża ciśnień. I lecimy dalej w takim razie. Może na to wykorzystam normalny karabin. A, i chyba mam, kurde, karabin, który strzela serią trzech pocisków. Nie jest dobrze, nie za bardzo mi to odpowiada. Ale mam nadzieję, że zmienimy to sobie lada moment. Na razie tutaj zniszczmy to. No jeszcze troszkę. Okej. No w tej grze zdecydowanie preferuję takie... Może wsiądziemy tutaj? Albo i nie. W tej grze zdecydowanie preferuję takie karabiny, które strzelają jednak ogniem ciągłym. Wtedy mogę się bardziej tutaj wyszaleć. A tak, to jestem troszkę ograniczany jednak. Delikatnie mówiąc. Dobra, zróbmy troszkę coś innego. Tutaj przyłączamy jedną stronę, a tutaj drugą. I teraz wielkie boom powinno nastąpić. O, średnio. Liczyłem na coś lepszego. Może jeszcze spróbujemy. Akurat, kurczę, wylądowało niżej. Jeszcze raz. Mamy tutaj w sumie jeszcze kilka tych beczek. Tylko, że kurde, ciągle mi będą przeszkadzać teraz. Dawać, dawać. Nie, nie da rady. Będę musiał to normalnie w takim razie zniszczyć. Ale to jeszcze za momencik. Jakiś snajper tam mnie też ostrzeliwuje, przynajmniej próbuje ostrzeliwać. Teraz powinno nastąpić. Co jest grane? Jeszcze jeden granat. Teraz to za daleko. Dobra, spadamy, bo jak tak dalej pójdzie, to naprawdę źle skończymy. Tak to jest. Momentami człowiek chce jakoś inaczej to zrobić, niekonwencjonalnie, a wychodzi zupełnie na odwrót. No ale okej, zbiornik paliwa wreszcie zniszczony po tylu kłopotach. Mamy kolejnych. Czekajcie, zmienię tutaj broń i zobaczmy, czy to będzie ogień ciągły. O właśnie, o to mi chodziło. Od razu lepiej. I tam mamy tego snajpera nieszczęsnego. Ja go muszę jak najszybciej zdjąć. Bo on mi tutaj strasznie teraz przeszkadza. Dobra, przyczepmy się tutaj. I zdejmijmy go. Kurde, chodź tu. Jeszcze mi tu będzie uciekał. Okej. No i teraz tak, za co się w dalszej kolejności zabrać? Po tej stronie jeszcze widziałem kolejne ciekawe rzeczy do zniszczenia. Przede wszystkim tak. Tutaj mamy ten talerz satelitarny. Dokładnie. Dalej. Na dole coś też jest. Najpierw jednak jeszcze tych gości załatwię. Ok. I to zniszczyć. Transformator. Dokładnie. Idziemy dalej. Co jeszcze tutaj na nas czeka? To już dopiero po tamtej stronie, słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj dam radę trafić. Raczej jestem za daleko troszkę. No ginże wreszcie, kurde. Ile można. Dobra, trzeba będzie przejść na drugą stronę. Nie ma opcji. I tutaj. Spróbujmy to zniszczyć. Powinno się załatwić i to od razu. O, właśnie. Sending marine units. I'll seek your battleship. Dobra, talerz satelitarny również załatwiony. Idziemy dalej. Może najpierw tutaj się trochę rozejrzymy i patrzcie, po tamtej stronie mamy coś. Oprócz tego jest śmigłowiec. Spróbuję go użyć. Chociaż nie, tutaj widzę jednak, że jest przynajmniej jedno działo przeciwlotnicze. Obrywaj. Ty zresztą tak samo. Dokładnie. Też nie lubię to przeciągnięcie do przeciwnika. Nie mają szans. No, jeszcze kurde jeden snajper gdzieś. Tam go mamy. Dobra. No i tutaj chciałbym to w spokoju zhakować, ale chyba mi nie dadzą. Ach, skubany. W ostatniej chwili mi przeszkodził. Teraz może. Hakujemy wyrzutnie rakiet. No i jestem ciekaw, czy jeszcze gdzieś jest jakaś kolejna. No bo jeśli jest, no to nie mam nawet co się zabierać za
śmigłowiec, ale korci, żeby to spróbować. Chyba tam dalej widziałem na dole. A nie, może jednak nie. No dobra, to spróbuję, zaryzykuję troszkę. Zobaczymy, czy to się opłaci. Tutaj śmigłowiec by mi bardzo pomógł, muszę powiedzieć. No i co, coś mi ostrzeliwuje tutaj? Póki co niespecjalnie. Akurat w tym śmigłowcu mamy minigana. Dobra, czyli tutaj ta część bazy chyba jest całkowicie zniszczona. Znaczy się, jeśli chodzi o te rzeczy oczywiście, które miałem zniszczyć. Ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj nasze działo na szczęście eliminuje wrogiego śmigłowca. Ja spróbuję go też zdjąć. Orzesz, kurde, to pięknie. Jednak nie wyszło kompletnie to. Gdzie my go mamy? To ja bym go spróbował przejąć, chociaż moje działo niestety tutaj próbuje już go zniszczyć. A też nie chcę, żeby to zniszczyło się. Co to miało być? Aj, niedobrze. Chyba mi już to zniszczyli. Dobra, to w takim razie lecimy dalej już normalnie. Tutaj, kurde, pełno jeszcze jakichś łodzi, które do mnie strzelają. Muszę na to też uważać. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj i tak nie mamy czego szukać na razie. Tam mamy talerz satelitarny. Czekałem tutaj właśnie, aż wystrzelał i teraz mogę dopiero ruszać dalej. Bierzemy granat. Dawaj, okej. Spadamy. Tutaj mamy broń, super, to właśnie zabiorę sobie. Przynajmniej trochę amunicji. Jest też granatnik w razie czego. W takim razie wypadałoby zużyć trochę rakietnicy. Czekajcie. Ja spróbuję tamtych ostrzeliwać. Zobaczymy, czy da radę ich zniszczyć paroma rakietami. Bo trochę mi będą przeszkadzać. O właśnie, wroga łódź zniszczona. Teraz kolejna. A, brakuje mi, kurde, już rakiet niestety. Dlatego wymienimy tutaj. Spróbuję sobie z tą łodzią też poradzić, bo zaczyna mnie, kurde, irytować. O właśnie. Jakby tak ciągle, kurde, strzelała. A tak to przynajmniej mamy z głowy. I słuchajcie, tutaj coś widziałem. Chyba jakieś działo. Spróbujemy tam się wbić. Dobra. Wow, nie zwróciłem uwagi, że miałem jeszcze, kurde, wyekwipowany nadal granatnik. Ale właśnie, teraz sobie podziałamy, słuchajcie. Tam już chyba załatwiony, który do mnie strzelał. I tam w oddali wszystko zniszczyć. Pięknie, zbiorniki gazowe. Tutaj jeszcze zbiorniki paliwa. I te wieże też wypadałoby. O, możemy przywołać posiłki, okej. Ale to chyba nie tutaj konkretnie akurat. No jeszcze tam chciałem wycelować. Dobra. No i to mi się podoba, żeby, kurczę, części... Tutaj mamy obsługę mostu, okej. To tak samo i po tej stronie chyba. Dokładnie, no to lecimy. Bo to pewnie też wchodzi w skład przejęcia tej miejscówki. Uruchom bramę. A nawet jeśli nie musimy tego robić, to i tak to zrobimy, żebyśmy mieli jakieś tam wsparcie. Zawsze to lepsze niż działać w pojedynkę. Kolejna brama otwarta i proszę, wjeżdżają nasi. Więc teraz powinno być odrobinę lepiej pod tym względem, że będą troszkę zajmować naszych przeciwników. O proszę, tutaj mamy też działo. Ej, serio? A, no tak, przecież jak mam ten wingsuit włączony aktualnie, to nie mogę wtedy... Kurde, czym tu się... pływało w końcu. Jak mam ten wingsuit włączony, to wtedy nie mogę niestety przecież nigdzie lądować. No co jest grane w końcu? Czym ja tutaj się wynurzam? Dawaj. Okej. Wolałbym na wszelki wypadek i jednak... Czekajcie, może chyba na przykład tutaj. Wolałbym na wszelki wypadek jednak skakować to, żeby nie było problemu w razie czego. Oj, mamy jeszcze jednego gościa. Uwaga. No proszę, i nasi
pomogli. Tak jak liczyłem wcześniej właśnie. Tam jeszcze talerz satelitarny zniszczony. No i tu jest chyba jeszcze więcej też tych zbiorników paliwa. Przynajmniej jeszcze jeden jest do zniszczenia, z tego co widzę po lewej stronie. Zaraz spróbujemy coś tutaj zlokalizować. Na razie wszystko tutaj zniszczone chyba. Tam jest coś jeszcze. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie wiem, czy to jest transformator tutaj na przykład. Sterowanie podstacji. Okej, mamy też dowódcę bazy do pokonania. Za chwilę się udamy, on tam już jest oznaczony. Jeszcze tutaj chciałem wszystko zrobić. Ale dobra, może lećmy w takim razie do niego już. Tutaj też mamy znowu bronię. O proszę, i mogę zabrać ewentualnie z powrotem wyrzutnię rakiet, ale nie. Na razie jeszcze pobawmy się tym granatnikiem mimo wszystko. Proszę, transformator kolejny zniszczony. No i tutaj rzeczywiście jeszcze jest trochę rzeczy. Dobra, tego dowódcę idealnie będzie pokonać właśnie granatnikiem, słuchajcie. Gdzie on tam ucieka? Nie mówcie mi, że on właśnie będzie uciekał przede mną. Nie, po prostu próbuje jakoś się do mnie pewnie dostać. Pięknie, dowódca załatwiony. No i tak, mamy jeszcze tutaj te zbiorniki z paliwem, a także talerze satelitarne. I coś w rodzaju transformatorów chyba. Zniszczmy to. Dobra. Musiałem te talerze jeszcze ominąć. Problem właśnie tu jest taki, że baza jest naprawdę spora i łatwo można coś pominąć rzeczywiście. Okej, akurat tutaj niczego nie widzę konkretnego. Wejdźmy sobie na górę, może tutaj stąd lepiej wypatrzymy, albo zerkniemy na mapkę. Tutaj na przykład mamy, proszę bardzo, transformator, a talerz jest po tej stronie, to najpierw po talerz lecimy. A transformator gdzieś tutaj obok też był oznaczony na mapie, słuchajcie. Patrzcie, to ten. Tylko, że ja potrzebuję trzech w sumie. Dobra, czyli możliwe, że ja tutaj muszę je gdzieś znaleźć. A właśnie. Jest przynajmniej jeden. Dobra, to oczywiście jeszcze problemu nie rozwiązuje, ale mam nadzieję, że po kolei trafię na kolejne. I to powinno praktycznie kończyć naszą robotę tutaj. Chyba, że tu są akurat liczone jako dwa. Całkiem możliwe, że tak, bo patrzcie. Są rzeczywiście dwa w tym momencie. Wystrzeliwujmy to. No, za blisko troszkę jestem. Dobra. Kurde, podrzućmy może granat. A właśnie. To by było na tyle zatem i zostało mi już tylko udać się do tego talerza, który jest po tamtej stronie, proszę bardzo. A więc szybko tam przelecimy sobie w ten sposób. I za chwilę to załatwimy. Trochę przyspieszyć. Wow! Aż przesadziłem za bardzo. Dobra. No, musiałbym tam na górę jakoś wlecieć chyba, bo może być problem. W ten sposób. Jeszcze wyżej. O, właśnie. Jesteśmy. Co ja zrobiłem? Boże! Co ja zrobiłem najlepszego? Serio. Zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze raz. Tam do góry poprosimy. Okej. Powiedzmy, że jesteśmy tutaj. I teraz tak, normalnego wejścia pewnie nie ma na górę. Co to, to nie. Dobra, chciałbym jeszcze tam wejść na sam szczyt. No dawaj, 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 jeszcze się przyciągnij trochę. No, nareszcie. Dobra, talerz satelitarny zniszczony. No i mamy wreszcie, baza wojskowa przejęta. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że ona będzie taka duża i że tyle nam to zajmie, ale najważniejsze, że w tym momencie możemy zabrać się już za kolejną misję fabularną. Więc super. Proszę bardzo, czwarta już prowincja wyzwolona. Oczywiście, jeśli chodzi tylko o ten region. Bo są jeszcze pozostałe. Rico, come and meet me near Vis Electra. No właśnie. Tak jak mówiłem, w tym momencie
Mamy już do wykonania misję. Tajemnica Wizelektra. Dima odkryła związek pomiędzy zrujnowaną elektrownią Wizelektra a systemem potężnych ataków FOW z powietrza, który chroni główną wieżę kontrolną w sztabie Diravello na Sima Leon. Rico spotyka się z Dimą w celu ustalenia, co trzeba nabroić, aby dezaktywować system. Z przyjemnością się tym zajmiemy. Dobra, spory kawałek drogi przed nami, ale dla nas, z naszymi gadżetami, to naprawdę nie jest duży problem. Lećmy w takim razie. Jeszcze w dodatku jest tutaj o co się zahaczać, więc mamy jak przyspieszać. Tak więc spokojnie powinniśmy tam całkiem szybko się dostać. I znowu jakaś audycja radiowa, propagandowa. Hello there, Patriots. Wanted to give you the breaking news that the base of Porta La Gratia has been demolished. Yes, as with any industrious nations, always the occasional infrastructure shake-ups. That's why I assume I'm broadcasting from some sort of underground bunker. Well, carry on. Viva Medici! Po raz kolejny, po tym jak nasz bohater zniszczył tutaj tą bazę wojskową, no to w radiu podano po prostu informację, że ona została celowo zburzona. Żeby przypadkiem nikt sobie nie pomyślał, że generał Diravello zaczyna mieć poważne kłopoty, których tutaj Rico na pewno mu jeszcze przysporzy. Naszym celem jest w końcu tego dyktatora, jakby nie patrzeć, obalić. I to będziemy na pewno starali się zrobić. A tymczasem błyskawicznie jesteśmy już na miejscu. Tutaj w ogóle też miejscówka do przejęcia, ale to innym razem. Na razie... Wow! Naprawdę się zahaczyłem? Kurde! Tak mało brakowało. Byłem pewien, że uda się przelecieć obok tego. No ale dobra, nasz bohater oczywiście niewzruszony, może już lecieć dalej. Dobra. No to jesteśmy. Lądujemy. I za chwilę sobie z Dimą pewnie pogadamy, co? Calculate the wires from this Electra terminate somewhere over there. There is a power node for General Diravello's FOW. Destroy it and we should be able to shut down the weapon. It will be my pleasure. Good luck. Jak coś trzeba zniszczyć, to Rico jest idealnym kandydatem, prawda? No, to takie proste raczej nie będzie. Dotrzyj do rur. Follow those pipes, Rico. Okej. A więc ruszamy. Czyli teraz jakoś tędy i widzę tam nawet przejście dalej. Czekajcie, bo tutaj trzeba będzie uważać, żebym nie zahaczył o coś. Mało brakowało, ale ładnie. Ładnie to na razie idzie. Teraz w tę stronę. No, uwaga. Proszę, kolejne rury w tę stronę. Trochę musimy na czuja, ale patrząc się na to, w którą stronę rury się kierują, no to nie ma większego problemu. Destroying the command nodes will disable missiles protecting Sima Leon. We'll be able to access base and hack military command console. Okej. No more pipes. But there are boats here. Aj, kurde, naprawdę mam brak amunicji akurat w granatniku. Szkoda, że sobie nie zregenerowałem. Zupełnie bym o tym zapomniał. Ciekawe, czy będę w stanie to tak załatwić. Raczej wątpię, przynajmniej jeśli chodzi o tą... Chociaż nie, da radę. Tutaj wszystko się da zniszczyć, nawet i karabinem. No prawie wszystko, bym powiedział. Okej, teraz to bym się troszkę jednak wybił do góry. No i lecimy tutaj. Dotrzyj do wejścia. Proszę bardzo. Aha, czyli tutaj trzeba będzie zanurkować, tak? Tylko, że ja powiem wam, że jeszcze nadal nie jestem pewny, jak tu się w końcu nurkuje i czym. Bo już, kurde, próbowałem różnych... Okej, teraz wcisnąłem A i mi teoretycznie zanurkował. One moment, Rico. We'll have gate open for you. There, you're in. Follow those pipes, Rico. To lecimy. Czyli jednak chyba tym przyciskiem odpowiadającym za skok możemy właśnie płynąć.
szybciej wynurzyć się. Mimo że Rico jest praktycznie niezniszczalny zazwyczaj, no to jednak musi też trochę odsapnąć. Nie, jeszcze się wynurz na razie. To jeszcze nie jest ten moment. I teraz spróbujemy tutaj. Dobra. Niestety tutaj widzę, że się linką podczepiać nie możemy, a szkoda. No ale trudno, żeby pod wodą było to możliwe, chociaż w tej grze wszystko jest praktycznie możliwe, więc to by mnie nie zdziwiło. No i okej, jesteśmy. Może być ciekawie. Czekajcie. Ah, good, Rico. The power node should be in the next room. Dobrze, ale najpierw jednak wezmę wyrzutnię. Może się tutaj przydać zdecydowanie. Przeładujmy bronię. Okej, mamy jeszcze dodatkowe naboje. No i teraz z pełnym magazynkiem do wszystkich broni możemy wchodzić. Zniszcz główny węzeł sieci. And here we go. To lubię. Destroy everything. We disrupt F4W and render inoperable. My pleasure. No to zaczynamy. Zaczynamy od razu od paru wybuchów. Dam radę to tak zniszczyć? Jak najbardziej. Możesz, kurde. Nice work, Dima. FOW has been disabled. Rebellion is free to enter Chima Leon's central command base. Ah, look! Quicker way out! Okej, okay, szybsza droga na zewnątrz, ale w końcu o którą chodzi? Bo się tak myślałem, że nie będę musiał się wracać. Rozumiem, że tędy po prostu muszę się wydostać. Tak, raczej tak. No i proszę. To mi się podoba. Zatem misja wykonana. Tajemnica Wizelektra. System FOW dezaktywowany. Broń chroniąca sztab regionu została dezaktywowana. Genialnie. Czy mamy jakiś komunikat jeszcze? Mam nadzieję, że tak. Rico, it is now time for you to liberate the central command base of Chima Leon. Czy jest to jakoś oznaczone? O kurczę, teraz żebym się połapał w tym wszystkim, no bo mapka jest spora. Wyzwól sztab regionu Chima Leon Centcom. Ja to gdzieś widziałem, kurczę. Tutaj mamy Silos. Ja to gdzieś widziałem, czy to nie to? Nie, to nie to. Tutaj. No dobra. I później dopiero się odblokuje misja, tak? No to lecimy tam w takim razie. To chyba akurat nie jest zbyt daleko, tak się składa, tam na górze. Więc... podczepmy się troszkę linką i lecimy. No, mam nadzieję, że dam radę tam na górę wlecieć tędy. Może być problem. Ojojoj, mało brakuje, żeby się rozbić. Ale nie damy się tak łatwo. Proszę bardzo, genialne to jest naprawdę. Jeszcze do góry. Wkraczasz do prowincji Jaspera. Tędy! Rico, dawaj. Do góry. No trzymaj się, czemu nie chcesz mi tam wlecieć? Dobra, spróbujemy inaczej. Po prostu w ten sposób. Okej, no to jesteśmy. Możesz, kurde. Od razu mnie tutaj przywitali, co? A, bo tutaj mają to działo, to ja zaraz to przejmę i się pobawię w takim razie. A ty giń, kurde. To jeszcze zniszczyć. Dobra, radar doplerowski. Tam mamy tych snajperów, więc jak najszybciej trzeba będzie zdjąć te wieżyczki. Tak jest. Tutaj tu się dopiero zabawimy, co? Zniszczę też tamto działo. Okej, kolejny radar, teraz tutaj. Jeszcze chyba z tyłu mnie atakują. Tak, tam mamy też tego snajpera. Chciałbym to zburzyć. O właśnie, żeby już nie było problemów. I teraz tak. Tam jeszcze mamy parę rzeczy do zniszczenia na pewno.
Od razu, żeby mieć to z głowy, to sobie to zrobimy. Ładnie. Tam jeszcze coś się świeci. Transformator, okej. Może nawet trochę łatwiej będzie nam właśnie po ciemku to zrobić, bo niektóre elementy będą też się świeciły dodatkowo. No i to chyba niestety wszystko, chociaż chciałbym jeszcze troszkę postrzelać sobie z tego. To jednak nie ma tak łatwo. A jeszcze ty tutaj. Stary. Na co ty liczyłeś? Dobra, czyli tak, tutaj sprawa załatwiona najwyraźniej. Możemy zatem rzeczywiście ruszać dalej, a więc tędy. Spróbujemy się tutaj dostać do środka. W sumie to czekajcie, najpierw tutaj i spróbujemy otworzyć wejście. Pewnie jest to możliwe. Możesz mordę, ale ilu tu jest? Giń. Dobra, na razie spróbujemy sobie tutaj z nimi poradzić. Teraz otworzę bramę i możliwe, że ktoś z naszych być może wejdzie, kto wie. Okej. Wprawdzie ja tutaj naszych posiłków nie widziałem niestety, ale lepiej, żeby było otwarte, niż żeby było zamknięte. Może dopiero później nasi przyjdą. Odejdźmy na razie kawałek, przeładuj. A, skubani kurde zamykają to od razu. Tak się bawicie, co? Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tak tutaj od razu wparowywał. Ja wiem, że ta gra jak najbardziej premiuje takie zachowania, ale momentami można przesadzić, no właśnie. Spokojnie, zwłaszcza, że tutaj chyba jeszcze jest jeden. Żeż kurde, giń. O, brakowało. Poczekajmy chwilkę. I jeszcze raz spróbuję to mimo wszystko odblokować. Dobra. Tym to muszę starać się headshoty sadzić, żeby ich od razu załatwić, no bo jednak mają... jajku. Mają tą kamizelkę kuloodporną. Dość skutecznie blokującą moje kule. Dobra. No ale przynajmniej troszkę ich się zrobiło mniej nagle. Tamto bym chciał wysadzić. O właśnie. Niech się troszkę kurczę przestraszą moich działań. Za bardzo tutaj im daję jeszcze wygrywać. Dobra, ładnie, zbiornik paliwa. Spróbuję wejść na górę i zobaczyć, czy tutaj mamy coś ciekawego ewentualnie. Też chyba nie. Jeszcze wyżej. Byśmy się właśnie rozejrzeli stąd. O, proszę. Chyba trzeba będzie zamienić broń w ogóle. Od tego sobie wezmę gościa. Urga wdowa, moja chyba ulubiona. To znaczy, ona ma słabą niestety celność i to jest jej problem, ale jednak magazynek ogromny. I może się niejednokrotnie przydawać całkiem fajnie. No dobra, tamto wypadałoby już dokończyć. Tak, tylko że z takiej odległości może być ciężko. Lećmy tutaj. Okej, no co by nie mówić, no to jednak z tego się strzela świetnie. Dobra, tutaj to może jednak wyrzutnia rakiet by zdała lepszy egzamin. Spróbujmy. Kurde, tylko że tam jeszcze. Spróbujmy zdjąć tego snajpera. A właśnie. I teraz tak, podziałać trochę może z linką jeszcze, dla odmiany. Czyli standardowo, jedna linka o ten zaczep, druga o ten. I teraz, proszę bardzo. Chociaż nie zrobiło to takiego zniszczenia, jakie bym chciał. Chyba, że jeszcze za chwilę się rozkręci. Skubany, patrzcie na niego, no. Obrywaj, no. Ile można? Skubani, no. Dobra, na szczęście zdrowie nam się bardzo szybko regeneruje. A nie, to jest jednak zniszczone, bo kurde tak stoi to w miejscu, myślałem, że nie da rady. Ożeż kurde, tylko nie to. Czekajcie. Tamtego to ja zniszczę, a drugich i śmigłowiec sobie przejmę. Mam taką nadzieję, że się uda. Dobra. I teraz tego przejąć. No dawaj, dawaj, dawaj. Oby tutaj nie było jakichś kolejnych dział. Nie no, to też już mocno zniszczone, więc za długo się tym pewnie nie pobawię. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że musiało być coś, kurde. Tego się nie spodziewałem. Dobra, koniecznie zdjąć wreszcie te tutaj transformatory, bo to chyba są transformatory. Dokładnie, stacja transformatorowa. I teraz dalej. To ciągle wygląda tak, jakbym musiał to jeszcze zniszczyć, ale
Zdecydowanie już to jest zniszczone. Spróbuję na drugą stronę. Tam możemy jeszcze podziałać się właśnie dalej. Ach, kurde. Tak chciałem ładnie tuż nad ziemią przelecieć, a nie wyszło. Spróbujmy w takim razie tutaj. O kurde, ilu ich tu jest? Za dużo was, panowie. Spróbuję troszkę tutaj się schować. I za chwilę zaatakujemy ze zdwojoną siłą. Dobra. Przede wszystkim ten koleś. Teraz tutaj radar. I lecimy dalej. Tu jeszcze widziałem parę rzeczy. Na przykład po tej stronie. Kolejny transformator. Tam to zniszczyć, co się tylko da. Dobrze, że tutaj będziemy mogli zregenerować sobie akurat amunicję. W idealnym wręcz momencie. Poprosimy, poprosimy. O właśnie. Od razu więcej naboi, to mi się podoba. Tutaj granatnik jest, tak? Czyli wypadałoby go zamienić. To co momencik, tylko to zniszczę. Ładnie. Rzeczywiście wymienimy. Proszę bardzo. No i teraz działamy dalej, słuchajcie. Tędy spróbujemy. Kolejny transformator zniszczyć. A nie, to jest sterowanie pod stację akurat, ale nieważne, wygląda podobnie. Ładnie. Jezu, ile was tutaj jest? Panowie, nie przesadzajcie. Dobra, no to teoretycznie po tej stronie to chyba będzie wszystko. Obawiam się, że tam na górę będę musiał jeszcze wlecieć, ale... Tu jeszcze jedną rzecz pominąłem. No niszcz mi to. O, właśnie. I właśnie jeszcze prawdopodobnie tam na górę trzeba wlecieć. Rakietowy cowboy, serio? Zaraz to sprawdzimy. Ale Rico, wspinaj się tam na górę. Ale to już. Tutaj. Dobra. I chciałbym tam właśnie na górę wlecieć. Zerknijmy jeszcze na mapkę, czy coś tutaj ewentualnie mi pokazuje. Tutaj na przykład mamy... A, tu ten właśnie rakietowy cowboy cały. Nie no, muszę ewidentnie na górę wlecieć. Proszę bardzo. No, i tutaj rzeczywiście jest trochę rzeczy do zrobienia. Ja też muszę uważać. Ochrona jest, chociaż nie za wielka. Dobra, kolejny talerz satelitarny zniszczony. Już naprawdę niewiele nam brakuje. Co ja z tym mam? A, bo to jest po prostu misja kolejna, dobra. To mniejsza z tym. Myślałem, że ja tutaj coś muszę zniszczyć. Tą misją się pewnie w kolejnym odcinku zajmiemy. A na razie jeszcze to. Wszystko załatwić, dokładnie. No i gdzieś jeszcze, kurde, ominąłem talerze. Albo jeden przynajmniej. Zerknę na mapkę, czy jest coś pokazane. Jest! Jakoś po tej stronie, czekajcie. Czyli to jest ta strona, tak? Szczerze mówiąc, nie wiem konkretnie, gdzie to może być. Może jakoś tutaj, dokładnie, oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze mamy w ogóle działo. Pakujemy, czemu by nie? I tam to teraz zniszczyć, proszę. I to są właśnie akurat ostatnie chyba elementy do zniszczenia w tej bazie. Nie, jeszcze jeden talerz satelitarny, ale już go widzę. Na górze. No, trafiam ja go w ogóle? Jakoś tam trafiam. No i super, udało się. Więc mamy to przejęte. Ten pojazd został odblokowany, proszę bardzo, kolejny śmigłowiec. I mamy już go na liście zrzutów powstańczych. Super, w takim razie to akurat była jedyna miejscowość do wyzwolenia tutaj w tej prowincji, czyli już 5 prowincji w tym regionie mamy wyzwolone. One by one, they all fall before me. Rico, I am poring over the scanner data and information from Zeno. Bavarium could be devastating for more than Medici. We need to meet. Now! Appears the Ravello has working Bavarium missile. I hope the missile code Zeno provided still work. He had some choice words for you. Not very personable of him. I'll meet you at the base, Dima.
Tak jak wam mówiłem, tutaj czeka nas kolejna misja fabularna, którą zajmiemy się w następnym odcinku, do którego już teraz was serdecznie zapraszam, a tymczasem już się z wami żegnam. Do usłyszenia!